Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja chciałem się spytać wielce czcigodnej posłanki z Polska 2050, która tak się naigrywała z tej niskiej podwyżki, czy ona wie, że są w Polsce rodziny, dla których 16 zł to stanowi jednak pewną różnicę. Są tacy ludzie. W Polsce, w Sejmie tego nie widać, ale tacy ludzie są. Natomiast rządu to musiał się spytać, czy zna stare powiedzenie, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. W tej chwili właśnie staracie się tutaj, jak tutaj tym dodać, bo nas sroczka kaszkę ważyła, temu dała, troszeczkę temu dała, troszeczkę temu dała, ociupineczkę temu dała, temu nic nie dała i poleciała, tak? Otóż nie ma siły, żeby zrobić to sprawiedliwie. Jest to, na pewno będą pokrzywdzeni tacy czy inni. I my tu mamy teraz ogromną dyskusję na ten temat. Po raz kiedy problemem jest taki, żeby po pierwsze pozwolić ludziom zarabiać, nie karać ich za pracę wysokimi podatkami, a po drugie, żeby energia była atomowa, dzięki czemu będziemy ją mieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo.